Margaret, 28L i KCZ, 34L, zaręczyli się w październiku tego roku. Od tamtego czasu ich fani z zapartym tchem czekali na informacje o ślubie. Jednak mamy dla nich smutną wiadomość: nigdy do niego nie dojdzie. Margaret bardzo rzadko mówi o swoim życiu prywatnym, zdecydowanie częściej o nim śpiewa. Z jej piosenek, sprawdź, możemy się dowiedzieć między innymi, że narzeczonemu chce dać samo dobro i potrzebuje z nim chwili, bez słów. Reklama ostatnio zaskoczyli wszystkich i wspólnie pojawili się na evencie branżowym, jednak nie czuli się tam komfortowo. Nie bawiliśmy się tam. To była dla nas miła sytuacja. Bo byłam nominowana w kategorii muzyka z najnowszym albumem, który robiłam z Piotrkiem. Jednak wolimy bawić się w domu, a nie w blasku fleszy, powiedziała Margaret. Następnie udało nam się przejść delikatnie na tematy najbardziej nas interesujące czyli miłość i ślub. Co zdradziła Gosia? Czy miłość działa? Na Margareth? Działa, działa. Kurde, jest super. Jestem mega szczęśliwa. Nie planujemy ślubu kościelnego ani cywilnego, bo jestem antysystemowa. Piotrek też taki jest, wyznała, wokalistka. Żałujecie, że nie zobaczycie jej w sukni ślubnej przed ołtarzem? Całą rozmowę możecie zobaczyć.